Saxum po łacinie znaczy skała, frangere z kolei łamać. Kompilacja tych słów to łacińska nazwa rodzajowa skalnicy. Saxifraga. Skalnice, rośliny łamiące skały, upodobały sobie Tatry. Jest ich u nas kilkanaście gatunków. Wiele spośród nich na terenie kraju poza Tatrami występuje bardzo rzadko lub nie spotkamy ich w ogóle. W tym elitarnym gronie jest skalnica mchowata. Roślina wybitnie wysokogórska. Rośnie po najwyższe szczyty. W Alpach na Matterhornie można ją spotkać aż po 4200 metrów nad poziomem morza. Skalnica mchowata posiada pełzające po ziemi gęsto ulistnione łodyżki. Coś na rodzaj sznura lub używając języka botanicznego rozłogów. Jak na tak drobną roślinę osiągają pokaźną długość kilkudziesięciu centymetrów. Rozłogi zakorzeniają się w gruncie, co daje roślinie większą stabilność, ale też jest formą rozmnażania wegetatywnego. Dziękuję za uwagę.